Okej, okay, a więc po pierwsze powiem, że to, co wczoraj mówiła Johnsona, że nauczyciel czasami testuje uczniów cierpliwości, że trzeba poczekać trochę na medytację albo na mowę, to jestem w tym mistrzem. Można powiedzieć, że za każdym razem jest truba. Dobra, i zanim przejdziemy do mowy, to żebym nie zapomniał znowu, to zapytam, czy ktoś chce dzisiaj konsultację. Dobra. Okej. Okay. W każdym razie jeszcze zanim przejdę, to powiem, dlaczego... Um, dlaczego właśnie... No bo też tam pytał mnie właśnie o tą kosmologię i tak dalej, ale myślę, że no jeżeli w ogóle to zrobimy, to bardzo tak może właśnie puszczę tam jakąś jedną mowę, a Johna a John Puniadamo tam... Wieczorem, natomiast jeśli idzie o ten główny blog, no to właśnie chcę przerabiać takie suty, no, które po prostu może nie są tak mega, wiecie, fascynujące, jak dyska kosmologia, ale myślę, że dadzą większe owoce, a właśnie zainspirowany tym, jak wielkie zmiany, jakby niektórzy mówili, że mieli po poprzednim refugium i tak dalej, które właśnie było takie bardzo o meczcie, No to wydaje mi się, że warto po prostu właśnie te takie stricte dydamiczne tematy, właśnie niemieckie uczucia, właściwy wysiłek i tak dalej. Uśmiechasz stała ta ścieżka, że one jednak przynoszą naprawdę piękne owoce, więc to jest bardziej motywowane po prostu czystą praktycznością, żeby było więcej szczęścia i mniej cierpienia. Dobra. No i przechodzimy do mowy. Namota sa, bagała to, aracha to, sama, sa. Namo tassa sa bagałato a sama sambudasa. Namo tassa sa to a rahato sama sambudasa. Bodh handhman sangam namasami. I tematem dzisiejszej mowy, a raczej znaczy suta klasy będzie. Właśnie ko kolejna Sutta Nikaja 27 Kula Hati Pado Pama Sutta. Eee, właśnie można powiedzieć krótsza sutta o właśnie śladach, odciskach stóp słonia. I w zasadzie głównym powodem dla którego chcę przeczytać tą sutę, to dlatego, że jest to jedna z wielu sutc, prawda, która przedstawia definicję, można powiedzieć, medytacji taką najbardziej esencjalną i ogólną. W skrócie właśnie, spoiler alert, że mm, właśnie, że jest to jakby eliminacja pięciu z pięć niwaranas. I no to jest ważne, bo to właśnie pokazuje, że... No w zasadzie różne formy medytacji, jeżeli spełniają to jedno kryterium, to są właściwą formą medytacji z perspektywy buddyjskiej. Natomiast ogólnie cała suta jest bardzo, bardzo ciekawa, więc jakby przeczytamy ją w całości. No i jako, że suta jest raczej dużo dłuższa niż te, które przerabialiśmy do tej pory, ponieważ właśnie można powiedzieć, że są takie bardziej suty. No, poetyckie i bardziej proza, no to wiadomo, że ta proza jest taka bardziej długa, ale tak naprawdę omawia się je podobnie długo, no bo przez to że jest proza, no to jest mimo wszystko bardziej rozleczony tekst. No a w tych poetyckich, mimo że jest krótszy, to jest bardzo, bardzo dużo treści. W każdym razie, będę powoli przechodził, no i powiem jeszcze, że mam właśnie dużo już, mam w zasadzie plan do końca refugium, które suty po kolei będziemy przerabiać. No i to jest jedna z nich. Dobrze, więc zaczynam. Tak, słyszałem. Jednego razu buddha przebywał blisko Sawati w zagajniku Jeta w klasztorze Pindiki. Czyli znowu jesteśmy w Sawati w klasztorze w zagajniku Jeta, czyli w zasadzie na razie nie za wiele nie wychodzimy poza ten rewir, no ale tak jak właśnie Arjonsona mówił, to jest taka baza buddy, w której przebywał większość czasu. Natomiast będą jeszcze jakieś suty, gdzie będziemy gdzie indziej, także spoko. I tego razu bramin Janusoni jakby wyjechał z Sawati w środku dnia w białym rydwanie, jakby no, ciągniętym przez konie. I zauważył, zauważył wędrowca Pilotikę, który szedł w oddali i rzekł do niego. A więc mistrzu Vachayana. Gdzie, skąd idziesz w środku dnia? Hmm, tutaj się zastanawiam, dlaczego ten tutaj wędrowiec jest nazwany Pilotika, a zaraz jest mistrz dwa Czajana, ale nieważne, może się przekonamy niedługo. <śm> w tej chwili, dobry panie, właśnie, jakby wracam z przebywania z ascetą Gottamą, czyli Buddą. Co myślisz o hmm, właśnie i świetlistości, mądrości ascety gottamy. Czy myślisz, że jest astut, czyli taki mm, bystry, mądry? Mój do, dobry człowieku, kim jestem, by osądzać jakby właśnie światło mądrości ascety gottamy? Musiałbyś być naprawdę na tym samym poziomie, by ocenić jego światło, jego mądrości. Waczajana, mistrz Waczajana Chwali ascetego tamy z naprawdę taką lofty praise, czyli taką wysoką pochwałą, za prawdę. Kim jestem, by sławić ascetego tamy? On jest wysławiany przez wysławianych i pierwszym pośród bogów i ludzi. Z jakiego powodu jesteś tak oddany ascetego Tamę? Teraz odpowiadam. Załóżmy, że właśnie jest taki umiejętny tropiciel słoni i wchodzi do lasu słoni. I tam widzi duży odcisk, właśnie ślad stopy e, słonia, długi i szeroki. I wtedy wyciąga wniosek. To musi być wielki. Um, może znajdę, bo to. Ból elefant. Słoń byk. <laughs> Nie wiem, byczy słoń. Byczy słoń, nazwijmy to byczy słoń. To będzie śmieszne. <laughs> A więc to musi być byczy słoń. <laughs> w ten sam sposób widziałem cztery odciski stóp ascety gotamy i doszedłem do wniosku, że ten błogosławiony jest w pełni sam o przebudzonym Buddą. Jego dama jest dobrze wyjaśniona i sanga praktykuje właściwie. Jakie są te cztery odciski? Widzę niektórych z takich sprytnych czy przebiegłych arystokratów, którzy są subtelni, zaznajomieni z doktrynami innych, rozdzielacze włosów, Heirspilters, to są tacy, co potrafią tak mega wszystko przemyśleć, intelektualiści, prawda? I wydawałoby się, że żyją po to, by demolować przekonania ich intelektem. No, takie piątki, prawda? <laughs> I, I słyszą. A więc, panowie, asceta Gottama przyjdzie, pojawi się w takim i w, takim, w takiej w takiej wiosce czy mieście, i wtedy oni sformułują pytania, myśląc. Podejdziemy do Ascety Gottama i zadamy mu te pytania. Jeżeli odpowie w ten sposób, to jakby no. Refute, czyli tak. Odpowiemy, ale tak zgasimy go w ten, i w ten sposób. A jeżeli odpowie tak, to zgasimy go w inny. I wtedy, kiedy usłyszeli, że on przybył i podeszli do niego, Asteta Gottama edukuje, jakby inspiruje, tak rozświetla ich mową damy. Nawet nie dochodzi do tego, żeby zadali pytania Astecie Gottamy, więc jak mogą, jakby zgasić jego odpowiedzi. Niez, niezmiennie stają się jego uczniami. To jest pierwszy odcisk właśnie e, asety Gottamy i z którego wyciągnąłem wniosek, że ten błogosławiony jest w pełni samoprzebudzonym Buddem. Jego dama jest dobrze wyjaśniona i Sangha praktykuje właściwie. I tutaj są powtórzenia, że są sprytni bramini, sprytni gospodarze i sprytni asceci, którzy właśnie mają. Są, w skrócie tymi intelektualistami i zadają mu te pytania, ale niezmiennie ci jakby zapytają, no, proszą tamę by mogli pójść naprzód. No i idą naprzód, i niedługo po tym, jak idą naprzód, czyli zostają mnichami czy mniszkami, żyją wycofani, dzielni, zdeterminowani i realizują najwyższy. Koniec duchowej ścieżki jeszcze w tym życiu. I żyją osiągnąwszy poprzez własny wgląd cel, do którego właśnie ludzie prawie idą z świeckiego życia do bezdomności. I wtedy mówią: Byliśmy niemalże straceni, prawie przepadliśmy, ponieważ myśleliśmy, że jesteśmy ascetami, braminami doskonałymi, ale nie byliśmy żadną z tych rzeczy. Ale teraz naprawdę jesteśmy asztetami, braminami i doskonałymi. Kiedy widziałem te cztery odciski stóp asztety Gottamy, doszedłem do wniosku. Ten błogosławiony jest w pełni przebudzonym, samoprzebudzonym Buddą. Jego dama jest dobrze wyjaśniona i Sangha praktykuje właściwie. I ponieważ zobaczyłem te cztery odciski stóp asztety Gottamy, to doszedłem do wniosku. Ten błogosławiony jest w pełni samoprzebudzonym Buddą, jego dama jest dobrze wyjaśniona i Sanga praktykuje właściwie. Kiedy to wypowiedział, Janus Soni stał ze swojego rydwanu, ułożył swoją szatę na jednym ramieniu, wzniósł złożone dłonie w kierunku Buddy i wyraził z serca ten sentyment trzy razy. Chwała niech będzie błogosławionemu doskonałemu w pełni samoprzebudzonemu Buddzie. Chwała niech będzie błogosławionemu doskonałemu w pełni samoprzebudzonemu Buddzie. Chwała niech będzie błogosławionemu doskonałemu w pełni samoprzebudzonemu Buddzie. Bo rozpoznajecie tą formułę <laughs> w palijskim Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa czyli właśnie to często jest tak, że te czanty, które się używa w różnych takich buddyjskich rytuałach, to właśnie jest sud. i to jest właśnie w tej sąsudzie to jest Namo um, W każdym razie tak, na razie omówiwszy to, co jest do tej pory, więc tutaj mamy tą metaforę, że tak jak tropiciel poprzez właśnie ślady danego zwierzęcia dociera do niego, no to właśnie poprzez właśnie ślady, czyli poprzez to, co pozostawia po sobie, czyli właśnie poprzez obserwacje pewnych zjawisk tu i teraz, na przykład relacji międzyludzkich, jak się kto zachowuje, jak wygląda i tak dalej, możesz ocenić, co jest w jego wnętrzu. Bo tak jak po śladach nie widzisz słonia, ale możesz się domyślić, co to za słoń, patrząc na ślady, jeżeli jesteś w tym specjalistą. I tak samo, jeżeli jesteś specjalistą jakby w wyciąganiu wniosków z obserwacji, to możesz dojść do wniosku po tym jak Budda oddziałuje na innych, że jest faktycznie w pełni samoprzebudzony. Mimo, że nie możesz spojrzeć bezpośrednio w jego umysł, w jego serce i zobaczyć, co tam jest, to poprzez właśnie jego zachowanie i jego wpływ na innych możesz to zobaczyć. No i właśnie on tutaj mówi, że zobaczył, że w zasadzie każdy, kto przychodzi do Buddy i chce go zagiąć. No to po prostu zostaje jego uczniem i, 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 i po prostu, otrzymu, no i dobrze mu idzie i, i osiąga potem, sam się staje bardzo taki szlachetny i, i wyzwolony. Więc jakby potem rozpoznaje, że naprawdę jest no, niesamowity, czy wręcz najwyższy. I wtedy powiedział: Mam nadzieję, że innym razem będę miał okazję, jakby spotkać mistrza Gottamę i będziemy mogli mieć dyskusję. Wtedy bramin Janusoni Soni poszedł do buddy, wymienił z nim pozdrowienia. I kiedy pozdrowienia i uprzejme konwersacje były zakończone, usiadł po jego boku i powiedział buddzie wszystko, co zaszło. I kiedy wypowiedział to, budda rzekł do niego: Braminie, przypowieść o, o jakby tych właśnie śladach słonia nie jest w pełni kompletna. Nie ma wszystkich szczegółów. A oto, jak powinna być kompletna ze wszystkimi szczegółami. Słuchaj i przykuj uwagę, ponieważ będę mówił: Tak, panie, odparł Janus Soni, a Budda, że kto? Załóżmy, że jest tropiciel właśnie słoni i wchodzi do lasu, w którym są słonie. I widzi duży odcisk stopy słonia, długi i szeroki, ale umiejętny właśnie tropiciel. Nie doszedłby jeszcze do konkluzji, że to musi być byczy słoń. <laughs> Dlaczego nie? Ponieważ w tym lesie są też inne słonie, na przykład dwarf Shet <laughs> Nie wiem, co to znaczy, ale. E, krasnolud? Nie. <laughs> Czekaj, dwarf. E, karzełek, krasnoludek. No, mówię, że krasnolud, czyli. Sło krasnoludkowe słonie, słonice. Krasnosłonice, powiedzmy. <grym> Dobra, kra Krasnosłonica, która też ma duże odciski i to mogłaby być jed właśnie jednej z nich. Wtedy idą dalej po śladach i widzą kolejny duży właśnie odcisk, długi, szeroki i wysoko znaki jakiegoś użytkowania, science of usage, czyli domyślam się, że coś tam na drzewach. I, ale właśnie umiejętny tropiciel nie podoszedłby jeszcze do konkluzji, że to musi być byczy słoń. Dlaczego nie? Ponieważ w tym słonie są też wysokie słonice z długimi kłami i to mogłoby być właśnie odcisk jednej z nich. Więc idą dalej tymi śladami i widzą kolejny duży i długi ślad z tymi właśnie jakimiś tam śladami i znakami e, kłów, ale umiejętny tropiciel nie doszedłby jeszcze do konkluzji, że to musi być byczy słoń. Dlaczego nie? Ponieważ w tym lesie są też słonie, które są wysokie, w pełni dojrzałe słonice z dużymi odciskami stóp i to mogłyby być odcisk jednej z nich. A więc szedłby dalej za tymi śladami. I zobaczyłby znowu duży ślad, długi, szeroki, z tymi śladami użytkowania, z, z, z śladami po kłach i złamanymi gałęziami. I wtedy zobaczyliby tego byczego słonia, który chodzi, stoi, siedzi lub leży przy korzeniu drzewa lub na łące. Wtedy doszliby do konkluzji: To jest ten byczy słoń. W taki sam sposób Braminie, błogosławiony, powstaje w świecie. Doskonały, w pełni samobrze, przebudzony Budda, zrealizowany w wiedzy i zachowaniu, święty, znawca światów, najwyższy przewodnik dla tych, co chcą praktykować, nauczyciel bogów i ludzi, przebudzony, błogosławiony. Pewnie rozpoznacie i typisło bagavā arahan samma sambuddho uccācchara na sampano sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manussanam buddho bagavati i wtedy on realizuje poprzez własny wgląd w ten świat z jego bogami, marami, brahmami, z całą populacją ascetów i brahminów, bogów i ludzi i sprawia, że jakby naucza tego innych, naucza damy, która jest dobra na początku, dobra w środku i dobra na końcu. Jest jakby sensowna i właściwie wypowiedziana, i wtedy odkrywa duchową praktykę, która jest całkowicie kompletna i czysta. To jest standardowy właśnie wers, taki, że no, Buddha jest master, i właśnie, że jego dama jest też master. <noise> I wtedy gospodarz, czyli ktoś, też jest świeckim człowiekiem, słyszy tą damę lub jego syn, czy tam dziecko, czy ktoś odrodzony w jakiejś dobrej rodzinie. Zyskują wiarę w błogosławionego i zastanawiają się. Życie w domu jest ciasne i brudne, ale życie tego, kto poszedł naprzód, jest szeroko otwarte. Nie jest łatwo dla kogoś, kto wiedzie, rodzinne życie, wieść duchowe życie całkowicie, pełnie i czysto, jak wypolerowana perła. Dlaczego nie zgolę swej głowy i brody, nie założę ochrowych szat i pójdę do, naprzód ze świeckiego życia do bezdomności? I po jakimś czasie oddają dużą lub mały majątek, duży lub mały krąg rodzinny. I golą swoje włosy i brodę, zakładają ochrową szatę i idą naprzód ze świeckiego życia do bezdomności. I teraz tutaj kilka uwag. Po pierwsze, właśnie to jest taki słynny pasaż Stockfraser, który jest bardzo dużo razy w kanonie, że właśnie życie w domu jest ciasne i brudne, a życie tego, kto poszedł naprzód jest szerokie i otwarte, bo to właśnie oznacza. No niekoniecznie każdy ma brudno w domu i, tak, <laughs> i chociaż może niektórzy mają, no nie? Ale chodzi o to, że właśnie no życie rodzinne jest takie, że jest dużo hałasu, dużo się dzieje, praca, dzieci, wiecie, rodzina i cały czas jest ten, ten hałas, ten brud jest bardziej w umyśle. I jest po prostu wszystko ciasne, bo brakuje przestrzeni, brakuje czasu. A życie tego, kto poszedł naprzód jest wolne, bo w zasadzie masz bardzo dużo czasu bo na przykład nie, nie, nie tracisz czasu na jedzenie, bo jesz tylko jeden posiłek dziennie. <laughs> nie tracisz czasu na spanie, bo śpisz tylko kilka godzin i nie masz pracy i tak dalej. Także masz bardzo dużo czasu i właśnie przez to, że nie masz posiadłości, no to w zasadzie cały świat się staje twoim domem. Możesz wędrować z miską żebraczą i po prostu wszędzie dostaniesz coś do jedzenia i po prostu no, może, w cały świat jest twój i to właśnie, jeżeli jesteś na to gotowy, no to jest to stan takiej bardzo pięknej wolności. No i właśnie tutaj jest, że goli włosy i brodę, co jest związane z tym, że właśnie w tradycji buddyjskiej jakby to jest symbol tego, że jakby wszyscy są podobni, prawda, bo że jakby wszyscy stajemy się jednym, czyli stajemy się dhammu i sangą. Czyli że jakby już nie ma różnic, że ten ma długą brodę, a ten ma krótką, ten ma takie włosy czy takie. Poza tym to wszystko są takie symbole światowości, że chcemy być ładni, prawda? Natomiast nikt nie, nie aspiruje do bycia ładnym fizycznie, tylko bycia ładnym duchowo. Dlatego właśnie, no i też, że wszyscy mają takie same szaty. Nieważne, czy jesteś opatem, czy w ogóle nie było opatów w wczesnym w buddyzmie, ale nieważne, czy jesteś mnichem 50 lat, czy jesteś pierwszy rok, czy jesteś przebudzony, czy nie, to masz tą samą szatę. To właśnie to jest ta metafora kropli, która wraca do oceanu, że stajesz się tą kroplą, która przyjmuje naturę oceanu, sangi i damy, więc po prostu wszystko jest jednością, można powiedzieć. No i właśnie o, o Oddajesz majątek duży czy mały, no bo każdy, kto idzie naprzód, musi oddać cały majątek, bo nie możesz mieć nic zostanie z mnichem. Nie możesz mieć domu, nie możesz mieć pieniędzy i tak dalej, musisz to wszystko oddać. No i, odda no i jakby opuszczasz duży i mały krąg rodzinny. I to jest w ogóle suta dość ważna, ponieważ, znaczy pasaż, ponieważ jest tak, że właśnie ludzie mają takie rozkminy, że, e, no, że jakby... Wiecie, właśnie rodzina, i tak dalej, że są te sudty, Mangala Sutta, że tam yy, zajmowanie się rodziną jest błogosławieństwem, i tak dalej. No ale właśnie w życiu zakonnym jest tak, że opuszczasz ten krąg rodzinny. To nie znaczy, że już w ogóle nie dbasz o rodzinę, nie troszczysz się, nie odwiedzasz ich czasami, no ale jednak bardziej Twoją rodziną stają się inni zakonnicy, prawda? I to właśnie jest to, że tutaj jest pełne, jakby z perspektywy damy, jest to normalne. I właśnie ludzie, którzy tego nie rozumieją, to raczej po prostu właśnie nie mają wiary w dammy. Natomiast każdy, kto rozumie dammy, no to rozumie, że taka jest kolej rzeczy, że po prostu wtedy rozumie, że bardziej właśnie twoją rodziną z życia na życie jest właśnie ta sanga, do której być może dołączasz życie za życiem i tam jakby łączysz się z tymi ludźmi, którzy jakby centrują się wokół damy ja też zawsze miałem takie rozkminy właśnie, że w zasadzie po to zgłębiam te wszystkie teksty, po to medytuję i tak dalej. Że właśnie kiedy czytasz jakby te teksty, wszystkie ty ty komentarze, słuchasz tych mów damy, czytasz pisma różnych mistyków, to właśnie łączysz się z tą częścią ludzkości, która naprawdę zgłębia damę, zgłębia tą duchową stronę rzeczywistości. I w ten sposób jest takie jakby ponadczasowa linia przekazu, do której się podłączasz i jakby... O to w tym trochę chodzi, prawda? No i właśnie idą, i dlatego się mówi, że ze środkiego życia do bezdomności, no bo w zasadzie bezdomność i bycie właśnie jałmużnikiem to jest jakby taka esencja bycia michem, prawda, że nie masz jakby tego jednego domu, tylko jesteś po prostu właśnie wędrowcą. Nigdzie się nie zatrzymujesz, bo dom jest symbolem jakby takiego jednak jakiejś formy przywiązania do świata, a ty jakby puszczasz to przywiązanie, twoim domem staje się sama dhamma, która jest uniwersalna, właśnie Sanditiko, Akaliko, Ehipasyko, że ona jest zawsze tu i teraz, ponadczasowa, zawsze dostępna do zgłębiania, prawda? Więc ona jest wszędzie. I ja, no, idziemy dalej. I kiedy idą naprzód to podejmują trening i życie jałmużników i wtedy odpuszczają zabijanie żywych istot, wyrzekają się buławy i miecza i są, <grywki> i są e, taki skrupulatni, mimi i żyją pełni współczucia dla wszystkich istot czujących. I to jest bardzo ważny pasaż z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że E, tutaj jest jeden z takich przykładów, omawiam to też w swoim doktoracie, że są w zasadzie trzy główne sposoby pójścia na, jakby zostania wejścia na ścieżkę w, i właśnie znaczy w tej kategorii i właśnie jednym z nich jest, i to jest częste w tak że ktoś wchodzi na ścieżkę i po prostu zostaje od razu i mniszką. Zauważcie, że przyjmuje pierwsze wskazanie o niezabijaniu, jak już zostaje i mniszką. Czyli praktycznie od razu, kiedy napotyka damy, od razu idzie naprzód. Oczywiście współcześnie bardzo rzadko się zdarza taka sytuacja. Przynajmniej na zachodzie. Natomiast wtedy tak bywało. No bo jak spotkałeś Buddę i miałeś takie wow, no nie. I w ogóle, a propos, w ogóle jest taka właśnie ordynacja kombiku, chodź bikku. I to jest po prostu tak, że pierwsze ordynacje były po prostu tak, że Budda mówił chodź bikku. I tyle. Jierś mnie chyba. Teraz to jest cała procedura w ogóle no dość, dość długa, że tak powiem. No i dodatkowo. Tutaj właśnie jest to, że wyrzeka się jakby buławy i miecza, czyli wszelkiej jakby walki i krzywdy, ale tu chodzi o to, że jest też miły i żyje pełen współczucia dla wszystkich istot czujących. I znowu, to jest kolejny argument za tym, że to jest droga serca i że drogą mnicha jest też właśnie współczucie, a nie tylko odpuszczenie, prawda? Więc dlatego ten ideał jest od samego początku. Że to jest właśnie tak, jak mówiłem wcześniej, że dla mnie idealnym nicha jest właśnie ta osoba, która budzi tą miłość i niesie taką dobrą energię i takie ukojenie dla świata, a nie tylko właśnie takie wyniesienie i, yy, i takie, no, wyniesienie po prostu. I odpuszczają kradzież, biorą tylko to, co dane, i nie oczekują nic w zamian, i zachowują się w czystości poprzez brak kradzieży. Czyli znowu, to jest właśnie takie zawarte w damie, że nie bierzesz tego, co nie jest ci dane i... Aha, tutaj, że oczekujesz tylko tego, co dane, że nie oczekujesz nic ponad to. Prawda? To są wyższe standardy, mniejsze. E, dobra, odpuszczają... Um... No po prostu, e, seksualność, unchastity. E, celi... Żyją w celibacie. Odosobnieni, unikając wulgarnego aktu seksu. <laughs> Takie są słowa w sutcie. I tutaj właśnie zauważcie, że nie jest użyte słowo złego, tylko po prostu tam jest, że ignoble, nie nieszlachetny, że jest w tym coś takiego z porównaniem do takiej życia czystej medytacji. Jest to akt no, nie aż tak szlachetny i właśnie nazywa się go wulgarnym. Ale nie złym, to jest właśnie tutaj inne niż w niektórych innych tradycjach. W każdym razie odpuszczają kłamstwo, mówią prawdę i trzymają się prawdy. Są szczerzy i godni zaufania i nie oszukują świata ich słowami. Odpuszczają dzielącą mowę, nie mówią w jednym miejscu tego, co zasłyszeli w innym, tak by dzielić ludzi i nastawiać ich przeciwko sobie. Zamiast tego jednoczą tych, którzy się podzielili, którzy się pokłócili, wspierają jedność. Delektują się harmonią, kochają harmonię i wypowiadają słowa, które promują harmonię. I tutaj można się trochę zastanowić, ale chodzi o to, że no właśnie to jest ewidentnie ideałem, że raczej staramy się łączyć ludzi, a nie dzielić, ale z drugiej strony, tutaj bym uważał i właśnie połączył to z tym pierwszym błogosławieństwem, by nie bratać się z głupcami. Więc jeżeli ktoś na przykład. Ma właśnie takie coś, że za bardzo przylgnie do głupca, to nie chodzi o to, żeby podsysać tą jakby niezdrową relację, tylko raczej chodzi o to, żeby nie nastawiać ludzi tak ogólnie, bo to, że kogoś jakby pokazujesz mu, że może coś odpuścić i co jest dla niego zdrowe, to jest dobre, ale to jest, musi być naprawdę mądre. Ale chodzi o to, żeby ogólnie nie nastawiać ludzi przeciwko sobie, żeby nie obgadywać. Nie robić tak właśnie, że a powiem tak, bo wiem, że to wtedy ta osoba tą osobę z nie lubi, albo powiem temu to, to jego wywalą z pracy i tak dalej. Więc po prostu nie ma takiego wbijania noża w plecy. To jest po prostu złamanie wskazania. I dalej. A w ogóle to jest chyba wskazanie, które najczęściej jest łamane. Wszystkich, które są po prostu. Z tych, z tych pięciu podstawowych, no nie? Dalej. Łamią. Ostr, znaczy odpuszczają ostrą mowę, taką, taką szorstką mowę. Mówią w sposób, który jest łagodny, miły dla ucha, właśnie taki znowu jest miły, trafiający do serca, uprzejmy, sympatyczny i taki, który jakby znieca takie właśnie zgodę w ludziach. Odpuszczają mówienie nonsensu. Ich słowa są czasowe, prawdzi... wypowiedziane w odpowiednim czasie, prawdziwe, sensowne i zgodne z damą i treningiem, czyli winają. E Mówią rzeczy w odpowiednim czasie, które są wartościowe, rozsądne, wystarczające i korzystne. Unikają krzywdzenia roślin i nasion. <śleszanie> <śleszanie> czyli widzicie? Unikają krzywdzenia roślin, bo mimo że w buddyzmie jest tak, że rośliny według filozofii buddyjskiej nie są osobnymi świadomościami tak jak zwierzęta, także tak, mamy pewną granicę w buddyzmie, że owad ma chitte i ma to wszystko w zasadzie co ty masz, czyli ma pięć kant, ma świadomość, percepcję, jakieś akty woli, uczucia i, i no, doświadczenie materii. Natomiast rośliny w budyźmie nie mają tego. Czyli jak chodzisz po trawie, to nie musisz mieć wyrzutów sumienia, że ta trawa krzyczy i cierpi. <grym> Natomiast mimo to masz nie krzywdzić. Czyli i o co tu chodzi? No, chodzi o to, żeby być rozsądnym. Tu chodzi o to, że nie idziesz z maczetą i po prostu a pociacham sobie drzewka i rośliny dla zabawy. Bo mimo wszystko, pomimo że nie są to tak świadome istoty jak zwierzęta, ludzie, bogowie, głodne duchy i tak dalej, ale mimo wszystko i tak mamy mieć uszanowanie do natury. Czyli no oczywiście tu trzeba być rozsądnym, ale no to jest ważne, że jednak Buddha mówił, żeby nawet roślin nie krzywdzić tak bez powodu, prawda? Dalej. Jedzą o jednej porze dnia. Yy, właśnie wyrzekają się jedzenia w nocy i w niewłaściwym czasie. Unikają tańca, śpiewania muzyki i oglądania spektakli, czyli wszelkich rodzajów telewizji, show i tak dalej. Unikają e, upiększania swojego ciała jakimiś wieńcami, perfumami i makijażami. Unikają wysokich i luksusowych łóż. Unikają odbierania złota i pieniędzy e, surowych, jakichś tam zbóż, surowego mięsa, kobiet i dziewczyn, <śm> męskich i żeńskich niewolników. E Ko kozłów i owiec, kurczaków i świń, słoni, krów, koni, <glaczy> klaczy i lądu, czyli ziemi. Unikają chodzenia na posłanki i jakby przekazywania wiadomości, kupowania i sprzedawania, fałszowania pieniędzy, metali itd. Tak przekupstwa, oszustwa, dwulicowości, Okaleczania samego siebie, morderstwa, porywania, bandyctwa, plądrowania i przemocy. <głosy> <głosy> to jest to są takie śmieszne czasami, no ale chodzi. Czyli tak, morderstwa, okaleczania siebie i, 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 i krzywdzenia roślin, prawda? No w każdym razie tu chodzi, że od najbardziej subtelnych do najbardziej takich destruktywnych rzeczy unika tego wszystkiego. I oczywiście tu od razu musimy zaznaczyć, że tutaj mamy mowę o mnichach i mniszkach, o tych, co idą naprzód, czyli o doskonałym życiu. Natomiast ludzie świeccy nie muszą unikać tańczenia, śpiewania, muzyki, oglądania spektakli, uprzększania ciała, perfum, makijażu, wysokich łóż, odbierania pieniędzy, krów, kurczaków i chodzenia na posyłki. Na przykład, ale mnich ma tego nie robić. Dlaczego? No bo mnich ma całkowicie odpuścić zmysłowość, więc nie może się czerpać żadnych przyjemności zmysłowych, nie może upiększać ciała i ma nie przyjmować po prostu żadnych rzeczy poza jedzeniem na, na jakiś czas i są cztery wizyty mnicha. Szata, miska żebracza, jedzenie, schronienie, no bo jedzenie się znajduje w misce i... i Lekarstwa, kiedy jest potrzeba, i tyle. A reszta to jest, mają nią nisi tego nie mieć, więc tutaj jest dla mnichów, że mają tego wszystkiego nie mieć. I o czym to mówi? No właśnie o tym, że mnich ma nie krzywdzić i ma nie posiadać, czyli doskonałością damy jest wyrzeczenie. Nekama sankapa, drugi aspekt ścieżki, prawda? Dalej. Są ukontentowani z szatami i e, właśnie e, troszczą się o swoje ciało. Jedzeniem jałmużniczym, i w ten sposób troszczą się o swój brzuszek. Gdziekolwiek idą, mają tylko te rzeczy. Są jak ptak. Gdziekolwiek lecą, ich skrzydła są ich jedynym ciężarem. W taki sam sposób jałmużnik jest ukontentowany z szatami, by chroniły ich ciało, i jałmużną, by chroniły ich brzuszka. Gdziekolwiek idą, idą tylko z tymi rzeczami. Kiedy mają całe to spektrum szlachetnej etyki, doświadczają bez takiego właśnie szczęścia bez skazy, szczęścia bez winy wewnętrznie. Czyli widzicie, że tutaj chodzi o to, że um, to jest w ogóle piękna metafora, że są jak ptaki, które gdziekolwiek lecą, to skrzydła są ich jedynym ciężarem, prawda? Bo mają tylko ciało. W zasadzie szata i miska nie waży za wiele. Więc nie masz w ogóle ciężaru tego, że masz dom, o który musisz dbać. Nie masz właśnie tych miliona rzeczy, które ci się psują. Nie musisz właśnie zawsze wybierać wielkiej torby, tak jak ja <laughs> i tak dalej. Tylko ich skrzydła są jedynym ciężarem. I to jest bardzo piękna metafora, że właśnie to jest ta filozofia wolności, tak jak w 819 i 20 jest, że właśnie tak jak osury kochają ocean, bo ma jeden smak, smak soli, tak samo mnisi kochają damy i winaje, bo ma jeden smak, smak wolności. I właśnie to ta wolność się wyraża w tych słowach, że są jak ptak, to, że skrzydła są ich jedynym ciężarem. No, i tutaj właśnie tutaj jest to słowo blameless happiness wewnętrznie, I to jest bardzo ważne, że jest właśnie szczęście bez skazy. Bo są właśnie Ajahn Brahm mi rzekł w Bodhinyana, ponieważ rzekłem mu, <laughs> że właśnie przyznałem się, że mam problem z trzymaniem wskazań, i że nie jestem w stanie, i że je łamię, i tak dalej. I właśnie powiedział, że to w sumie nie jest aż taki duży problem, ponieważ są dwa rodzaje jakby skazy, dwa rodzaje winy. Jest skaza w świecie i skaza we wskazaniach. I skaza w świecie to jest łamanie pięciu wskazań, a wskaza w wskazaniach to jest wska łamanie ośmiu wskazań. Po to, że łamiesz osiem wskazań w zasadzie nikogo nie krzywdzi. To, że nie wiem, oglądniesz film, albo że zjesz o osiemnastej <laughs> i tak dalej, i tak dalej. Eee, to nie jest, to nie krzywdzi nikogo, prawda? Ale to jest skaza we wskazaniach. Ponieważ można powiedzieć, że właśnie mm, łamanie z tych pięciu wskazań to naprawdę krzywdzi. No bo jak kogoś zabijasz, albo krzywdzisz, albo kradniesz, albo kłamiesz, obrażasz kogoś, wbijasz komuś nóż w plecy, zdradzasz kogoś, albo no właśnie to są te rzeczy, no to naprawdę krzywdzisz kogoś, więc jest to wina w świecie, skaza w świecie. Więc jest to naprawdę krzywdzące. Natomiast Łamanie ośmiu wskazań w zasadzie nikogo nie krzywdzi, ale jest skazą we wskazaniach i jak to wyjaśnić? I tutaj właśnie jest tak, że po prostu jest to skaza w Damie, że jeżeli chcesz mieć naprawdę wyzwolenie, to nie możesz gnąć do zmysłów, prawda? To, że tam sobie tam oglądnisz film, to nikogo, że tak powiem, nie zaboli, ale właśnie ta jakby wszech, ta dama, która jest zawsze, ona jakby. Po prostu no to jest ważne, że jeżeli chcesz osiągnąć nibany, to musisz puścić te wszystkie rzeczy. I po prostu jest jakby ten mechanizm karmiczny, który, właśnie te dżany są spuszczenia świata. Więc jeżeli trzymasz się świata, no to w zasadzie krzywdzisz tylko siebie. Krzywdzisz siebie na ścieżce tej doskonałości, bo jeżeli chcesz mieć te najwyższe stany, no to musisz po prostu puścić świat. Tak to działa. Taki jest przyczyna i skutek. Dlatego łamiąc te osiem wskazań no to w pewnym sensie masz winę, ale nie w świecie, tylko w sobie samym. Bo masz winę, bo wiesz, że się oddaliłeś od Jana, oddaliłeś się od tej nieskazitelnej właśnie szczęścia. I właśnie dlatego tutaj Buddha mówi blameless, happiness. Bo właśnie jest to szczęście bez skazy, bez, bez winy, bo po prostu kiedy doświadczasz szczęścia czysto duchowego, to nie masz wyrzutów sumienia potem, że a, bo ja tutaj sobie złamałem wskazanie i tego. I będziecie to widzieć z czasem, że kiedy będziecie na takich długich odosobnieniach i właśnie zaczniecie robić coś, co łamie wskazanie takie, to będziecie potem się trochę z tym czuć, będziecie musieli to rozpuszczać. A kiedy żyjecie właśnie tak totalnie, totalnie czysto w medytacji w damie, to właśnie rośnie to szczęście. O, jestem bez skazy, bez skazy. I to właśnie wielokrotnie w sutach jest właśnie Zresztą w Upanisie Sutta, ta. Sutta SN 12.23 jest właśnie, że to blameless happiness, ta brak wyrzutów sumienia związanym z totalnie czystym życiem prowadzi do zachwytu, prowadzi do, rozkosz, do szczęścia, prowadzi do błogości, prowadzi do ukojenia, do samadhi, do widzenia rzeczy prawdziwie, do braku złudzeń i do wizji, wiedzy, wyzwolenia, prawda? Więc po prostu właśnie ten czysty zachwyt nad czystością prowadzi do tych wyższych stanów. Dlatego. To jest ta szczęście bez skazy i to się łączy też z DN 29, Fasadika Suttą, właśnie gdzie Buddha mówi, że wręcz folgowanie sobie w czterech dżanach prowadzi tylko do przebudzenia, bo to jest właśnie szczęście bez skazy, bez winy. Jeżeli masz po prostu rozkosz dżaniczną, to nie musisz mieć ojeju, ale mi dobrze. Może jest mi za dobrze, tylko właśnie good on you, bo to jest właśnie szczęście bez skazy. Natomiast właśnie... To, czy w zmysłowe jest ze skazą czy nie, to jest po prostu zależy, gdzie jesteś na ścieżce. Jeżeli jesteś świeckim, to nie jest skaza, jeżeli nie masz pięciu wskazań, po prostu żyjesz, jak żyjesz i tyle. Ale jeżeli aspirujesz do doskonałości, to musisz to odpuszczać. Dobra, idziemy dalej. Kiedy widzą obraz ich oczami, nie są uwikłani w jego... E, właśnie cechy i szczegóły. Jeżeli ich władza wzroku byłaby nie jakby szczemięźliwa, to złe, nieumiejętne cechy pożądania i awersji stałyby się przytłaczające. Z tego powodu praktykują szczemięźliwość, chroniąc, jakby strzegąc władzy wzroku, i osiągając jego właśnie taką wstrzemięźliwość. I to samo do wszystkich innych. Kiedy słyszą dźwięk ich uszami, kiedy czują zapach ich nosem, kiedy smakują smaku ich językiem i kiedy czują dotyk ich ciałem, kiedy postrzegają myśl ich umysłem, wtedy nie są jakby zagubieni, tak uwikłani w jego detale i szczegóły, ponieważ jeżeli te wszystkie władze zmysłowe byłyby nie niepowściągnięte, to złe, nieumiejętne cechy pożądania i awersji stałyby się przytłaczające. I z tego powodu praktykują właśnie wstrzemięźliwość, chronią tych wszystkich władz zmysłowych i osiągają wstrzemięźliwość. I kiedy mają też szlachetną wstrzemięźliwość zmysłową, Aria, Indria, Samwara doświadczają niezakłóconej wewnętrznej błogości. I tutaj rozmowa z taksówki <ścoughs> zaczanem Bramalim. Jaki jest powód, że ludzie mają niektórzy Samadhi, a inni nie? Taki, że niektórzy odpuścili świat. A czym się bierze odpuszczenie świata? Że nie wchodzisz właśnie w te szczegóły. I tutaj musimy się odnieść do innych nauk. Właśnie o jonisono manasikara. Bo czym jest jonisono manasikara? To jest mądra uwaga, mądra percepcja. I w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale w kanonie słowo nimitta oznacza coś innego z reguły. Nie zawsze, bo też niż to, co Adam Bram opisuje w tej książce Mindfulness, and Beyond. Ponieważ w kanonie nimitta z reguły oznacza znak. I oznacza to pewien... I czym jest ten znak? I będzie to łatwo podać na przykładzie. Jest Subha Nimitta i Asubhanimitta jest też, nie pamiętam już paliskiego, ale irytująca nimitta i taka, powiedzmy, miłosierna nimitta. Czyli jest nimitta piękna, nimitta brzydoty, nimitta irytacji i nimitta miłosierdzia. I teraz tak, chodzi o to, że putujana, czyli światowiec, zwykły człowiek. Jak to mówi Budda, niewyedukowany światowiec. To ma tak, że kiedy widzi nimitę piękna, to ma, o, piękno, a pojawia się pożądanie, tancha chce tego, prawda? A kiedy ma asubha nimitta, to się pojawia wstręt, awersja, nie chce tego, ble. Kiedy ma właśnie tą nimitę irytacji, to ma awersja, trzeba to zniszczyć, to jest, trzeba to unicestwić. A kiedy ma właśnie no, no ta miłosierdzia się z reguły nie pojawia. Znaczy czasami się pojawia, bo to jest trochę inny tam schemat, ale ogólnie chodzi o to, że szlachetny właśnie raczej stara się nie kultywować subhanimitta, tylko asubhanimitta, jeśli idzie o świat zmysłów. Tu mam na myśli mniejsze życie. A jeśli idzie o serce, to właśnie nie irytacje, tylko miłosierdzie. Czyli chodzi o to, że załóżmy sobie, i to mówi Adjansona w jednej z mów, to prawda, nie słuchaliśmy jej tutaj, ale on mówi, że w zasadzie dopóki, jeżeli chcesz mieć naprawdę równowagę umysłu i taki święty spokój, to musisz na każdą subcha, ja subcha nimitę reagować z równowagą umysłu i na każde właśnie serce albo z równowagą umysłu, albo z miłosierdziem. Bo w zasadzie dopóki tego nie zrobisz, to będzie jakiś na łasce wiatru. No bo załóżmy, idziesz sobie spacerkiem, masz medytacyjny stan i nagle idzie super ładna dziewczyna i masz... Mm. Na no, nie? Od razu subha i już zaczynasz fantazjować. I zamyślisz i już zaczyna ci się wszystko zaburzać i tak dalej. I to dotyczy wielu rzeczy. Też na przykład różnych wydarzeń, że na przykład chcesz mieć święty spokój, ale widzisz plakat. O, przyjeżdża super artysta do Polski, muszę iść na koncert. I już myślisz sobie nimitta, Już się w to wkręcasz i już zaczynasz mieć pożądanie i no już jesteś pełen pożądania. A jak masz pożądanie, to już nie masz świętego spokoju. I tak samo na przykład idziesz na ulicy i ktoś na przykład przeklina dużo i masz awersję, że brzydkie, że, że to jest niegrzeczne, więc masz od razu nienawiść. Niech spłoną w piekle, nie, niech znikną z tego świata, prawda? Ale jeżeli masz właśnie percepcję z poczuciem miłosierdzia, to masz, cały czas masz ten święty spokój, prawda? Dlatego właśnie chodzi o to, że to jest właśnie, ale tutaj jest taka nauka, że w zasadzie pożar najłatwiej zgasić od pierwszej iskry. I to, Ażambram Bram też mówi do mnichów, często, że w zasadzie jak za późno, to już może być duży problem. I to zwłaszcza mnisi mają w kontekście no, seksualnym to jest najsilniejsze, no, nie, że w zasadzie jak już się zaczniesz skręcać fantazję i to już potem dużo później to odpuścisz, niż jak masz pierwszy, pierwszy impuls i od razu to odpuścisz i przejdziesz na jakby jakieś spokojne myślenie, to łatwo. Ale jak zaczniesz się wkręcać. No, że bardzo tego pragnę. Hmm, może bym zrzucił szaty, no nie? <laughs> może jak zaczniesz się nakręcać, to możesz już się tak nakręcić, że potem z tego możesz nie wyjść. A jeżeli na przykład sobie ulżysz, to masz Sangadi disesa i potem przed całym zgromadzeniem musisz się przyznać i przez tydzień się wszystkim kłaniać i przyznawać, się, że to zrobiłeś i tak dalej. Więc nie jest za dobrze, no nie? A jak w ogóle byś to zrobił w rzeczywistości, no to masz paradżikę i masz wypad z Sangi do końca życia i nie możesz wrócić. Więc w tym kontekście, no. Trzeba uważać, więc jeżeli się pojawia ta subcha nimitta, że atrakcyjne, fajne, to musisz od razu zrobić, a subchę, że jednak to jest nieatrakcyjne i tego nie chcę. Albo że przynajmniej równowagę umysłu najlepsza jest równowaga umysłu, że po prostu odpuszczasz to i w ogóle w to nie wchodzisz. I tak samo jest właśnie z awersją, że. Jeżeli chcesz mieć dobrą medytację, to nie możesz mieć awersji. Więc kiedy spotykasz jakieś niegrzeczne zachowanie, to najlepiej od razu to jak najszybciej właśnie przekuć współczucie i miłosierdzie, bo jak zaczniesz się wkręcać właśnie, że niech strzezną w piekle, niech po prostu wszystko ich szlak trafi i tak dalej, no to już jak się w to wkręcisz, to potem ciężko z tego wyjść. Więc chodzi o to, żeby uważać na nakręcanie tych spirali i właśnie to jest ta wstrzymieźliwość zmysłów indriya Samwara. Bo właśnie samvara to jest coś takiego, że od samego początku po prostu na tym to polega, że wklepujesz sobie, żeby na całe życie wiedzieć, jaka jest ostatecznie nie natura tej dziewczyny, czy tego chłopaka, czy tej osoby, czy tej osoby, tylko że wszystkie te rzeczy ta ostatecznie prowadzą do pożądania, wszystkie rzeczy irytujące prowadzą do awersji, więc musisz ostatecznie wszystkie rzeczy, które są wszelkie piękno światowe i wszelką awersję do świata musisz z góry odpuścić. I wtedy co kultywujesz? No właśnie równowagę umysłu względem świata i miłosierdzie względem istot. I wtedy jesteś właśnie w tej świętej energii. I to jest droga mnisza prawda? Więc tutaj o tym jest. I dalej. Działają z sytuacyjną uważnością, kiedy idą, wracają, kiedy się rozglądają, kiedy się wyginają, kiedy się rozciągają, <ścoughs> kiedy noszą zewnętrzną szatę, miskę, szaty, kiedy jedzą, piją, żują, smakują, sikają, robią kupę, kiedy chodzą, stoją, siedzą, śpią, kiedy są obudzeni, kiedy mówią i kiedy milczą. I tu chodzi o to, że jesteś uważny i masz pomność zawsze. Czyli we wszystkich czynnościach masz pomność i tą praktykę, którą wykonujesz, to masz ją w swoim sercu. Dalej. Kiedy mają to całe szlachetne spektrum etyki, to szlachetne ukontentowanie, tą szlachetną szczęśliwość zmysłów, tą szlachetną pomność i uważność, wtedy odwiedzają regularnie odosobnione miejsca, odosobnione domy, dzicz, korzenie drzew, góry, jaskiniec, cmentarze, lasy, łąki i kupy siana. Czyli po prostu odosobnione miejsca. I tutaj mamy właśnie ten taki typowy pasaż, czym jest esencja medytacji w kanonie we wczesnym buddyzmie. I wtedy po powrocie z jałmużny siadają ze skrzyżowanymi nogami, z wyprostowanym ciałem i ustanawiają przed nimi pomność, świadomość. Odpuszczając pragnienia względem świata, medytują wolni od pragnień, oczyszczając umysł z pragnień. Odpuszczając złą wolę i okrucieństwo, medytując sercem wolnym od złej woli, pełni współczucia do wszystkich istot, oczyszczając umysł ze złej woli, odpuszczając lenistwo i ospałość, medytując umysłem wolnym od lenistwa i ospałości, postrzegając światło uważni i klarowni, oczyszczając umysł z takiego właśnie ospałości i ciemnoty, odpuszczając nerwowość i wyrzuty sumienia, czy po prostu takie Nerwowość i, i stres, bym tutaj le, tak bardziej poszedł. Medytują we, bez nerwowości i stresu, wewnętrznie spokojni, oczyszczając umysł z niepokoju i stresu. Odpuszczając wątpliwości, medytują przekroczywszy wątpliwości, nie mają właśnie wątpliwości względem tego, co dobre, oczyszczając umysł z wątpliwości. I kiedy odpuszczają te pięć przeszkód, z plamień, nieczystości, serca, które osłabiają mądrość. Wtedy całkowicie odcięci od zmysłów, odcięci od nieumiejętnych cech serca, wchodzą i pozostają w pierwszej dżanie, która ma rozkosz i błogość zrodzoną właśnie z separacji, w której ciąż porusza się umysł. To braminie nazywa się odciskiem stopy przebudzonego. I tutaj się zatrzymam. Więc widzimy, że po pierwsze, zauważcie, kiedy mają to całe szlachetne spęd, etyki, to szlachetne ukontentowanie, to szlachetne powściągnięcie zmysłów, to szlachetną pomność i uważność, wtedy idą i siadają ze skrzyżowanymi nogami. Zauważcie, że Budda uczy medytacji po tym, jak to wszystko jest ustanowione. Co się łączy z jedną z mojego doktoratu, że medytacja to naprawdę jest medytacja, to jest całe życie. Bo to chodzi, że całe życie musisz transformować i dopiero, kiedy masz to życie stransformowane, to wtedy medytacja jest faktycznie rakietą do samadhi. I to nie znaczy, że to źle, że my medytujemy zanim to mamy, bo tylko zauważmy, że my nie, nie medytujemy tak naprawdę po to, żeby mieć samadhi, tylko medytujesz po to, żeby się do niego przygotować. Że my tutaj medytujemy po to, żeby w ogóle przygotować nasze umysły, żeby właśnie mieć te wszystkie cechy, żeby mieć właśnie tą dobroć. No, w zasadzie dobroć, bo to wszystko można podsumować jednym słowem: dobroć, właśnie ukontentowanie, taką umiejętność powściągnięcia świata, dobroć, szczodrość i tak dalej. Więc widzimy, i to się właśnie łączy z tym, że medytacja to jest jak droga do nieba, prawda? I niebo się nie otwiera z tej strony, niebo się otwiera z drugiej strony. Ono po prostu do ciebie przychodzi. A co otwiera to niebo z drugiej strony? Twoje dobre serce. Dlatego medytacja to jest tak naprawdę medytacja nad sercem i kultywacją serca, która przygotowuje Cię na to wszystko. I nie ma dróg na skróty. I właśnie potwierdzają mi to te wszystkie refugia, że wszystkie osoby, które przychodziły do mnie na konsultacje, że mają mocne medytacje, ale trzepią porami, i coś się dzieje, że ta energia ich albo przeraża, albo ich właśnie konfunduje, albo że nie ma w niej wystarczająco, że po prostu jest nie, nie jest dobra, to zawsze ci ludzie byli też najtrudniejszymi ludźmi. Co pokazuje totalnie korelację. A właśnie są tacy ludzie czasami, że są po prostu jak do dorany przyłóż, tacy kochani i tak dalej. I jak mają dobre medytacje, to zawsze, że jedyne co to, jeju, jak mi dobrze. <grytanie> Prawda? I to widzisz to za każdym razem. I dokładnie to samo Adżam Bram opisuje w książce Mindfulness, Bliss and Beyond. Że widzi znów i znów, że wszyscy, co mają sukces w medytacji, to są dobrzy ludzie, a ci, co nie mają sukcesu, to zawsze właśnie mają takie nieczyste serca. Więc to pokazuje, że tak naprawdę my tu medytujemy nad oczyszczaniem serca, i to cię właśnie, i to jest w ogóle cała ścieżka, i nie ma drogi na skróty. Każdy kto myśli inaczej, po prostu moim zdaniem nie ma właściwego poglądu. I dokładnie Buddha tak zawsze nie ma tak, w sutach przypadku, żeby Buddha nie nauczał medytacji jako właśnie ukoronowanie tej całej ścieżki. I zauważcie, że sama samadhi też jest na końcu ścieżki. Więc tak to jest, prawda? To oczywiście Buddha postrzegał medytację bardzo ambicjonalnie, że to sądzane i tak dalej, ale my tu po prostu praktykujemy po prostu medytację nie jako samadhi, tylko jako ogólnie przygotowanie serca właśnie jako oczyszczenie moralne. Więc tak naprawdę po to medytujemy, żeby być coraz lepszymi ludźmi. Czyli właśnie to cały czas realizuje cały film tego refugium, że w zasadzie stajesz się człowiekiem, który właśnie budzi miłość, który po prostu utrzymuje te pozytywne uczucia w sercu pomimo trudności i tak dalej. O to w tym wszystkim chodzi. I tego ukoronowaniem później jest właśnie odpuszczenie, ukontentowanie, powściągliwość zmysłów i konsekwentnie głęboka medytacja. I drugą ważną rzeczą tutaj jest to, że widzimy tą główną definicję medytacji, która mówi, że odpuszczasz pragnienia i kultywujesz ukontentowanie, odpuszczasz złą wolę i kultywujesz współczucie i miłość, odpuszczasz mrok i jakby umysł i kultywujesz światło. Jest dokładnie to, że to jest światło. I klarowność, odpuszczasz nerwowość i kultywujesz spokój, i odpuszczasz wątpliwości i kultywujesz, można powiedzieć, w przeciwieństwo jest sadha, czyli wiarę w przekonanie. Czyli widzimy, że te wszystkie takie typowo mistyczne cnoty, święte cnoty, ukontentowanie, miłość i współczucie, światło, spokój i wiara. To są te pięć rzeczy, które kultywujesz w medytacji. I zauważcie, jak tutaj, i to jest najczęstsza forma definicji medytacji w całym kanonie. Na drugim miejscu są właśnie Brahma Wichary, niebieskie uczucia i medytacja z oddechem. I można powiedzieć, odpuszczanie właśnie i powściągnięcie zmysłów. To są w zasadzie wszystkie, no i kasiny czasami się zdarzają, ale zauważcie, że te wszystkie, nieważne czy to jest kasina, oddech, powściągnięcie zmysłów, niebieskie uczucia, we wszystkich chodzi o to samo. Po co medytujesz z oddechem? Po to, żeby odpuścić świat i być ukontentowanym. Po to, żeby odpuścić złą wolę i mieć czyste serce. Po to, żeby odpuścić ciemnotę umysłu i być świadomym i klarownym, po to, żeby odpuścić nerwowość i być spokojnym i żeby odpuścić wątpliwości i mieć jednopunktowy, jakby zdeterminowany umysł na tym oddechu, prawda? I po to medytuje z kasiną, bo kasina jest, można powiedzieć, totalnie ekwiwalentem oddechu, że na przykład załóżmy, medytuję z kasiną wody, no to właśnie po to, żeby odpuścić pragnienie świata i po prostu jesteś sobie z tą kulą wody <laughs> i po prostu nie potrzebujesz nic więcej. Odpuszczasz złą wolę i na przykład chłoniesz, o, bo woda jest czysta, woda oczysta, woda jest krystaliczna, spójna, więc odpuszczasz złą wolę, odpuszczasz właśnie ten mrok umysłu, bo ta kasina też ma być właśnie świetlista, że ta woda jest taka czysta, świetlista i tak dalej. Potem właśnie odpuszczasz nerwowość, tylko chłoniesz spokój tej wody. I odpuszczasz właśnie wątpliwości ruch umysłu, tylko jest tylko ta kasina, nie ma nic innego. Więc nawet taka Doś nietypowa medytacja spełnia te wszystkie kryteria. I tak samo załóżmy, medytujesz nad metą. No to jak masz metę, to masz ukontentowanie, bo jesteś w tej niebieskim uczuciu. Nie, absolutnie nie masz złej woli, bo masz metę Nie masz właśnie mroku, masz światło metty, nie masz niepokoju, masz spokój metty i nie masz wątpliwości, masz wiarę w moc mety Więc tak naprawdę nieważne, którą medytację praktykujesz, to jest esencja medytacji, czyli odpuszczasz pięć tych wszystkich spleń serca i kultywujesz ich przeciwieństwa. I dlatego. Możemy to rozszerzyć i nawet nie tylko korzystać z czesno-buddyjskich, terawackich medytacji, ale nawet jak sobie na przykład Mahayana ma jakieś wiecie, odjechane czasami medytacje, jeżeli spełnia te pięć kryteriów, to jest dobra medytacja. I tak samo ludzie z innych tradycji, jeżeli na przykład i ludzie w hinduizmie, czy w chrześcijaństwie, czy w szamanizmie praktykują jakąś rzecz, która spełnia te pięć kryteriów, to jest to dobra praktyka. I w tym sensie to jest właśnie otwiera ci umysł i pokazuje, że Buddha wcale nie był właśnie takim zatwardziałym betonem, że jest tylko ta jedna praktyka, tylko właśnie u uczył medytacji w mega otwarty sposób i suty to potwierdzają. Zobaczcie, że tutaj jest mega otwarte i nie ma żadnej konkretnej techniki tutaj. Tylko mówi, że odpuszczasz pięć plamy i nie wchodzisz w dane. I że to wszystko bazuje na dobroci serca. Więc tak naprawdę to ja cały czas. W sumie właśnie moją główną taką rysem mojego jakby rozumienia i przekazu damy jest to, żeby właśnie wyjść z tego, że sati i, i obserwowanie oddechu w dziurce w nosie, bo w zasadzie to jest większość od buddyzmu na zachodzie, tylko zauważcie, że to jest droga serca i po odpuszczeniu z pamięć wchodzisz w dżanę i że to chodzi o transformację całego życia, a nie o takie ztechnicyzowane podejście. I zauważmy, że powód tego jest w ogóle w całym problemie całej kultury. Że my jako kultura uciekliśmy od serca i poszliśmy totalnie w technikę, co się manifestuje jako cała ta technologia i tak dalej. I przenosimy to potem na medytację. Że medytacja staje się techniką obserwacji wrażeń i obserwacji tego bez w ogóle rozwoju od właśnie tej esencji serca. A właśnie Bunda w kółko w Sudach nawiązuje do medytacji w taki mega sercowy sposób. I że to jest po prostu ścieżka takiego dobrego życia. Także po to to wszystko mówię. I po to w zasadzie też chciałem przeczytać tą sutę właśnie przede wszystkim, żeby pokazać, że to jest no właśnie ta główna definicja medytacji, którą potem w innej sutcie, którą będziemy czytać jutro, zauważycie, że tam właśnie Budda też mówi, że rozpuść pięć plamin i potem kultywuj cztery brachma wichary do wyzwoleń serca. Okej, okay, ale na razie idziemy dalej. I dalej, bo to jest opis pierwszej dżany właśnie, że no, odpuszcza te pięć plamień, nieczystości serca, które osłabiają mądrość, wtedy odcięty od zmysłów, odcięty od nieumiętnych stanów umysłu, czyli od tych pięciu splamień, wchodzi i pozostaje w pierwszej dżanie, która ma rozkosz i błogość zrodzoną z separacji, separacji od świata i od nieumiętnych stanów, czyli czysty świat duchowej miłości. I wtedy, ale wciąż się tam porusza umysł, to braminie jest właśnie nazywane odciskiem stopy przebudzonego użyte przez przebudzonego, naznaczone przez przebudzonego. I kiedy szlachetny uczeń... Ale szlachetny uczeń nie doszedłby jeszcze do konkluzji, że ten przebudzony jest w pełni samoprzebudzonym, że, że ten błogosławiony nie jest w pełni samoprzebudzonym Buddą, że jego dama jest w pełni wyjaśniona, że Sangha praktykuje właściwie. I to jest ciekawe, że z jednej strony Buddha pokazuje, że nie to że znaczy on tutaj mówi, że rozwinięcie, więc nie ma, nie ma do końca określone, czy tamte cztery ślady, że ludzie po prostu potykając Buddę i się na, jakby idą za nim, że to już jest jakby ten znak, czy nie. Nie ma tu rozsądzone, ale mówi, że na pewno głębszym znakiem jest ta Jana. Ale mimo to wprawny yy, tropiciel jeszcze nie mówi, że to jest w pełni samoprzebudzony Budda, tylko dlatego, że ma pierwszą Janę. Bo co więcej. Kiedy właśnie już się nic nie porusza w tej dżanie, jest pełne nieporuszenie, jałmużnik przebywa w drugiej dżanie, która ma błogość i rozkosz zrodzoną z takiego pełnego zanurzenia, nieporuszenia z wewnętrzną klarownością, ze zjednoczonym umysłem. To również jest ślad stóp przebudzonego. Co więcej, kiedy odpada rozkosz, yy, yy, yy. jałmużnik wchodzi i przebywa w trzeciej dżanie, Medytując z równowagą umysłu, świadomy i klarowny, bezpośrednio doświadczając błogości, o której szlachetni mówią. Zrównoważony i uświadomy medytuje w błogości. To, się nazywa, to jest kolejny odcisk stopy przebudzonego. Co więcej, odpuszczając przyjemność i smutek, odpuszczając szczęście i, znaczy przyjemność i ból, szczęście i smutek, jałmużnik wchodzi i przebywa w czwartej dżanie, bez przyjemności i i bólu z czystą równowagą umysłu. To się nazywa kolejnym właśnie odciskiem stopy Buddy. I kiedy ich umysł jest w taki sposób zanurzony w samadhi, oczyszczony, jasny, bez skazy, bez jakichkolwiek skaz, nadający się do modelowania, do wyrabiania, stabilny, niewzruszony, wtedy rozszerzają go do Wspominania poprzednich żyć. Wspominają wiele poprzednich żyć. To jedno, drugie, trzecie, czwarte, pięć, dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści, pięćdziesiąt, sto tysiąc, sto tysięcy wcieleń. Wiele eonów świata rozszerzającego się i zapadającego. Wielu, yy, przypominają sobie wiele rodzajów poprzednich wcieleń z całymi szczegółami i detalami. To się nazywa od odcisk śladu buddy. Czyli, bo to jest tak, że na tej stopniowej ścieżce moce duchowe z reguły są po czwartej dżanie, więc to jest kolejny ślad. Kiedy ich umysł jest tak zanurzony w samadhi, oczyszczony, świetlisty, bez skazy, nadający się do wyrabiania, stabilny i niewzruszony, rozszerzają go do wizji śmierci i odrodzenia istot czujących, z parapsychicznym okiem wizji, które jest oczyszczone i nadludzkie, Rozumieją, jak świadome istoty odradzają się w zależności od ich kammy. To się nazywa odcisk stopy przebudzonego. prawda? Bo to są te rzeczy, które Buda zobaczył właśnie, kiedy się przebudził. Czyli pierwsza rzecz, wspomnienia wszystkich tych bardzo eonów poprzednich wcieleń. I druga rzecz, e, właśnie, że um, no, rozumienie prawa kammy i odrodzenia, reinkarnacji. I kiedy ich umysł... Jest tak zamurzony świadom Stamadi, oczyszczony, bez skazy, pozbawiony, no, nadający się do wyrabiania, stabilny niewzruszony. Rozszerzają go do wiedzy zakończenia splamień. Wtedy rozumieją, to jest cierpienie, to jest przyczyna cierpienia, to jest koniec cierpienia, to jest praktyka, która prowadzi do zakończenia cierpienia. I naprawdę rozumieją, to są splamienia, to jest... Źródło splamień to jest koniec splamień, i to jest praktyka, która prowadzi do końca z splamień. To braminie jest odcisk stopy przebudzonego. Użyte przez przebudzonego, naznaczone przez przebudzonego. W, na, właśnie w tym punkcie szlachetny uczeń również nie dochodzi do konkluzji, a, ale dochodzą do konkluzji, że... Nie wiem, muszę to rozkwinić. E, że tutaj właśnie, że wcześniej jeszcze nie doszli do, tego, do tej konkluzji, ale teraz dochodzą do konkluzji, że ten błogosławiony jest w pełni samoprzebudzonym Buddą, jego dama jest dobrze wyjaśniona i Sangha praktykuje właściwie. Czyli, że sama Sam Buddha musi mieć te wszystkie rzeczy, nie tylko pierwszą żanę, drugą, trzecią, musi mieć te wszystkie wglądy w całą samsarę i tak dalej i, e, i właśnie zrozumienie, że odpuszczenie tego wszystkiego i realizacja Nibany to jest jakby właśnie to wyzwolenie i znowu jest to typowy właśnie, taki główny sposób właśnie osiągania nibany w kanonie. To jest właśnie poprzez te parapsychiczne moce wizji. Wiedząc i widząc w ten sposób, ich umysł jest uwolniony ze splamień zmysłowości, z pragnienia odrodzenia i z niewiedzy. W ten sposób są wyzwoleni i wiedzą, że są wyzwoleni. Rozumieją. Odrodzenie zostało zakończone. Duchowa ścieżka została skompletowana. To, co było do zrobienia, zostało zrobione. Nie ma już powrotu do żadnego stanu egzystencji. To brami nie nazywa się odciskiem przebudzonego. To nazywa się użyte przez przebudzonego i naznaczone przez przebudzonego. W tym punkcie szlachetny uczeń dochodzi do konkluzji. Ten błogosławiony jest w pełni samoprzebudzonym Buddą, jego dama jest dobrze wyjaśniona i Sanga praktykuje właściwie. I w tym momencie właśnie ta przypowieść o odciskach stop słonia jest kompletna. W całych szczegółach. I kiedy to wypowiedział, bramin Janusoni powiedział do Buddy: Wspaniale, mistrz Gottamo, wspaniale. To tak jakby ktoś właśnie wyłonił to, co ukryte, odkrył ścieżkę, która była zagubiona, zapalił lampę w ciemności, tak, że człowiek z dobrymi oczami może zobaczyć, co tam jest. Mistrz Gottama wyjaśnił damę wielu, klarownie wielu, na wiele sposobów. Idę, jakby biorę schronienie w mistrzu Gottamie, w Damie i w Sandze Jałmużników. Od tego dnia niech Mistrz Gottama zapamięta mnie do końca życia jako świeckiego człowieka, który właśnie wziął schronienie na całe życie. Koniec, sutty. I tutaj właśnie chcę zwrócić uwagę na to, że są te. Że to są właśnie te odciski z Buddy, czyli dżany. Wglądy w naturę samsary i pełna nibana, odpuszczenie, prawda, na rzecz, no po prostu końca cierpienia, prawda. Więc właśnie to się łączy z tą medytacją, którą Wam właśnie tam prowadziłem, że po prostu właśnie nibana jest tak jakby niesamowita i ostateczna, że nie da się jej za bardzo uchwycić. Ale to, co jest przed nibaną, już bardziej da się uchwycić. Więc właśnie jeżeli chcemy to słońce nibany, tej trzeciej szaletnej prawdy, końca cierpienia w sercach jakby tworzyć, to właśnie są to te odciski stóp buddy, to są te ostatnie kroki przed pełnym zniknięciem. Więc jakby w tych ostatnich krokach możemy dostrzec jakby czym tak naprawdę nibana jest, bo to jest brama do nibany. Możemy się do tego zbliżyć. Więc właśnie na te odciski stóp buddy warto kierować serce, a to są właśnie dżany, parapsychiczne moce wizji, pełny wgląd w naturę samsary i odpuszczenia. Czyli w zasadzie odpuszczenie świata na rzecz właśnie asankata nieuwarunkowanego. Po prostu, więc, więc kultywując tą percepcję, po prostu właśnie masz chatcha, masz wiarę, więc wtedy wiara powoduje zachwyt, a zachwyt powoduje rozkosz, a rozkosz powoduje ukojenie, ukojenie powoduje właśnie pasathi, sukha, błogość, która powoduje Samali. I tutaj znowu wracamy właśnie do tego słynnego dylematu. Słynnego dylematu buddyjskiego pomiędzy rysem eternalistycznym a anihila... takim anihilacjonistycznym, Nibany. Nie ma nic inspirującego w anihilacji za bardzo. Natomiast w tym, że właśnie Nibana jest końcem cierpienia, jest coś bardzo inspirującego. Że jest to jakieś coś pozytywnego, do czego aspirujesz. I właśnie, skoro ma być zachwyt, no to zachwyt musi być czymś zachwycającym. <laughs> <laughs> Prawda? A nie tym, że jakby jest to coś totalnie nieatrakcyjnego. Nie Oczywiście można to argumentować, że po prostu koniec cierpienia jest atrakcyjny. I to się z tym zgadzam, że to jest ten właśnie taki prawdzi też prawdziwy wymiar nibany, ale tu chodzi o to, że to jednak jest coś zachwycającego. I właśnie co ma wzbudzić twoją wiarę i, i ta wiara ma dać Ci ten zachwyt. Więc to mi się właśnie bardzo łączy po prostu właśnie z taką, no, po prostu wiarą właśnie w tą, przecież, w tą prawdę tak w koniec cierpienia. właśnie... E Tutaj właśnie chodzi o to, że ja nie chcę bronić jakby Boga jako takiej koncepcji chrześcijańskiej, tylko że jest coś takiego na terawadzie, co się nazywa Paramata Dhamma, czyli najwyższa Dhamma, Asankata Dhamma, coś co nieuwarunkowane i w ogóle w samej cię jest 49 określeń nanibane jako nieskazitelne, najwyższe, bezpieczne, bezpieczna wyspa, to co najlepsze i tak dalej. I tu chodzi o to, że a, dlaczego to jest ważne? Bo dla mnie właśnie... Jeżeli miałbym powiedzieć, czym jest Bóg, to powiedziałbym, że Bóg jest końcem cierpienia. Prawda? I w zasadzie nie musisz tutaj mówić, że Bóg to jest jakieś złote chwały, że to jest jakaś istota, że to jest w ogóle... Tylko, że Bóg to... Bo jaka jest jakby koncepcja Boga w Zachodzie? To jest przede wszystkim właśnie paramata To jest to, co najwyższe. Później właśnie różne religie stworzyły sobie różną koncepcję Boga, że jest Bóg właśnie monoteistyczny, a że jest taki Bóg, a taki. I to są właśnie te partykularności, przed którymi się buntujemy i to jest sensowne. Ale tu chodzi właśnie o to, że jest koniec cierpienia, że jest coś, o co, do czego warto dążyć, więc dla mnie tylko o to chodzi. I w tym kontekście właśnie, że jest ten koniec cierpienia, bo w ogóle wydaje mi się, że Buddha, przecież w jakich czasach Buddha nauczał? on jakby wszystko pływało w teizmie w tamtym czasie. Przecież hinduizm, to, główny nurt to był braminizm. Bo oczywiście byli sceptycy, byli anihilacjoniści, ale główny nurt w Indiach to był braminizm. Czyli taka teistyczna religia, bardzo teistyczna. I w tym kontekście w ogóle słowo Dharma, zanim była buddyzm, to była po prostu ścieżka prawdy, czyli ścieżka jakiejś wyższej istoty. I teraz Buddha przekształcił Dhammę, tylko on w ogóle nie wyrażał tego właśnie językiem teizmu, ale nie też ateizmu, tylko nieteizmu. Po prostu w buddyzmie w ogóle nie ma pojęcia Boga, natomiast jest pojęcie darmy. Czyli w zasadzie to jest to samo, tylko on powiedział, że ta Paramata Dhamma to jest Dukha Niroda, koniec cierpienia. Żeby ludzie sobie nie, nie tworzyli właśnie jakiejś koncepcji Boga, że to jest, że wiecie, jakiś tam zi ziutek <laughs> z brodą w niebie i tak dalej, tylko że to jest koniec cierpienia i tyle. To jest esencja Paramata Dhammy czyli intent, jakby esencja najwyższego to jest Dukha Niroda, koniec cierpienia. Bezosobowe koniec cierpienia, po prostu. Ale tu chodzi o to, żeby w momencie, w którym praktykujesz buddyzm, żeby nie stracić tego paramata Dhamma z oczu, bo bez tego to wszystko jest takie mega jałowe, suche, bez nadziei, bez po prostu takiego pozytywnego aspektu i to jest znowu takie, według mnie, to się właśnie z tą koncepcją transcendentalnego zależnego powstawania, że masz tą sekwencję, która się zaczyna od wiary i czystego serca, która idzie właśnie do zachwytu, do szczęścia, ukojenia, rozkoszy, samady i tak dalej, to właśnie według mnie jest to, że masz tą percepcję trzeciej szlachetnej prawdy, że jest duch Haniroda, jest koniec cierpienia. I że właśnie to ci daje tą wiarę, żeby wszystko odpuścić ten świat, żeby nie lgnąć do tych zmysłów, żeby nie przejmować się tym cierpieniem, tylko masz cały czas tą satchę, tą wiarę, która też jest swoją drogą początkiem tych pięciu władz duchowych, o których mówiła Mali. I że ona sprawia, że właśnie masz nakierowanie cały czas na ten stan duchowy, na, tą, na te brahma wichary. I po prostu Buddha, on nie mówił, że on jakby zniósł damę, tylko że on ją właśnie pogłębił. I że właśnie tutaj dokładnie to jest w tej sucie, że nie wystarczy pierwsza żona, druga żona, trzecia żona i to jest prawda, że wielu tych mistyków nie ma tych wszystkich rozkmin. I w tym sensie na przykład no właśnie w buddyzmie jest to, że masz te wszystkie eony, tą całą strukturę karmiczną i tak dalej, właśnie dlatego Buddha się mówi, że jest sama sam Budną, bo odkrył całą damę. Czyli po prostu pogłębił te mistyczne wglądy, bardziej je jakby wyłonił i dlatego właśnie ta pełna droga jest wtedy więc, oczywiście, tutaj cały czas się zawiera to, że trzeba uważać na to, że tam, żeby się nie zatrzymać tylko na tych Dżanach, i pójść jeszcze dalej, i odpuścić to wszystko, i w ogóle i właśnie dojść do tej najwyższej pustki, bo faktycznie to jest pustka. Ale warto po drodze nie tracić właśnie tej trzeciej, czwartej, szlachetnej prawdy, która ma ten element wiary i nadziei, który po prostu rozświetla ci to życie tu i teraz. I właśnie, żeby nie wpaść w tą pułapkę takiego nihilizmu, że w zasadzie wszystko jest beznadziejne, bo wtedy. Nie jest łatwo wyjść z tego cierpienia tu i teraz, kiedy cały czas myślisz, że wszystko jest cierpieniem, że wszystko jest beznadziejne i tak dalej, tylko jednak łatwiej jest, kiedy masz tą wizję wyzwolenia. I wydaje mi się, że wydałem wystarczająco dużo argumentów, a będzie ich jeszcze więcej później, w kolejnych mowach, że właśnie taka percepcja jest dość zdrowa i że warto utrzymywać właśnie w sercu tą trzecią ształtą prawdę, że jest koniec cierpienia. I że te cierpienia, których doświadczasz w zasadzie cię uczą, żeby odpuszczać właśnie to cierpienie. A to szczęście, które ci przychodzi, z błogosławieństwami, które cię prowadzi do tego wyzwolenia. I wtedy właśnie te wszystkie pozytywne stany, o których mówiła Johnsona, że przebudzenie to jest wymienność pozytywnych stanów, a nie jakiś taki apatyczny stan nihilizmu, prawda? Więc jeżeli masz to na względzie, to według mnie, no właśnie, to jest coś, czemu ja ufam. I to jest dość gruby, gruby temat, bo to też właśnie potem wybierasz właśnie konkretne mowy damy, konkretne teksty, które czytasz i konkretne nastawienie serca, które obierasz. I wierzcie mi, że głęboko to przemyślałem i bardzo próbowałem doświadczyć dwóch stron, ale jednak to jest ta droga, którą ja wybieram i którą staram się jednak przekazywać, bo myślę, że to jest bardzo wartościowe. Okej, okay, dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że było to dla Was wartościowe.